Włodzimierz Lubański i Stanisław Oślizło to pierwsi członkowie nowo powstałego klubu ambasadorów Górnika, który ma zrzeszać osoby ze świata sportu, polityki, biznesu oraz mediów sympatyzujących z zabrzańskim klubem. Mając w gronie Zabrzan, w gronie tych, którzy pracowali dla dobrego imienia Zabrza, takich ludzi, myślę, że łatwiej podejmować trudne decyzje. Mam w tym momencie na myśli oczywiście budowę stadionu Górnika Zabrze, bo tak naprawdę to ta myśl nam wszystkim towarzyszy. Przecież proszę zauważyć, nawet te tabliczki, które już dziś wręczyliśmy, są zapowiedzią szczęśliwego finału. Tak szczęśliwego finału, jak zapowiadają ci ludzie, którzy przecież grali wielokrotnie na różnych stadionach, walczyli o mistrzostwa. Ja wierzę, że cała ta historia powtórzy się ponownie. To, co wielokrotnie mówię, Śląsk słynie z piłki nożnej. Śląsk ma swoje niesamowite twarze sportowców. A jeśli chodzi o budowę stadionów, jakoś nam nie bardzo idzie. Dlatego z tą większą determinacją będziemy budować stadion, na którym ambasadorowie sami swoje tabliczki zamontują. Myślę, że to ważny dzień, piękna inicjatywa, gratuluję inicjatywy, a jeszcze bardziej cieszę się, że takie właśnie pierwsze osoby tą nominację dostały. Uhonorowani nie kryli radości z powodu zainaugurowanej inicjatywy i zapowiedzieli godne reprezentowanie klubu i dalsze kontynuowanie działań promujących Górnika w kraju i poza jego granicami. Jest to wyróżnienie przez klub, w którym od lat najmłodszych grałem jako piłkarz. Reprezentowałem Górnika zarówno w Polsce, jak i za granicą, na wszystkich kontynentach prawie. Tam byliśmy ambasadorami jako sportowcy, jako piłkarze, jako aktywni piłkarze. Dzisiaj już po zakończeniu kariery sportowej zostaliśmy wyróżnieni jako honorowi ambasadorowie Górnika Zabrze. I to bardzo ładnie, bo to jest pewna kontynuacja, którą sobie bardzo szanuję, bo może się przydamy do pewnych inicjatyw i rzeczy, które Górnik Zabrze podejmuje, między innymi z budową stadionu nowego tutaj w Zabrzu. Członkostwo w tym elitarnym klubie to oczywiście przywileje, ale też pewne obowiązki. Na pewno zarząd klubu liczy na pana, panie Włodku. Pan o tym mówił na konferencji prasowej, że będzie pan się starał pomóc przy budowie nowego stadionu, jak również w innych akcjach. Znaczy ta deklaracja była podyktowana tym, że jeżeli będą inicjatywy, które będą przyczyniały się do tego, aby łatwiej było Górnikowi Zabrze ten stadion wykończyć, zrobić, to na pewno będziemy obecni i będziemy to wspierać, bo powiem uczciwie, historia Górnika Zabrze zasługuje na to, żeby to był bardzo ładny stadion. Będzie pan częściej bywał w Zabrzu na meczach Górnika? Z Belgii jest daleka droga, ale teraz jest okazja. Nie, ja bardzo często przebywam w tej chwili w kraju, także tutaj nie ma problemu. Jeżeli będę oczywiście tutaj na Śląsku, to na meczu Górnika będę przyjeżdżał. To ogromne dla mnie przeżycie, bym powiedział nawet wzruszenie, bo sprawa dosłownie wyniknęła parę dni temu. Zawsze marzyłem o tym, żeby w jakiś sposób sławić ten klub, mając okazję jeszcze grania w piłkę nożną i mój znakomity kolega Włodek Lubański i pozostali koledzy, robiliśmy to chyba bardzo dobrze, czego dowodem był aplauz i pochlebne recenzje, a nawet dzisiaj, kiedy spotyka się ludzi starszych, a także i młodszych, spotykamy się z ogromnym szacunkiem, nawet z podziękowaniami za to, cośmy zrobili, a zarazem pytania takie trochę śmieszne, kiedy ten nowy, młody Górnik zacznie grać tak, jak myśmy grali. Ja mam wrażenie, że to się stanie, bo te mury, ta murawa i ten zbliżający się nowy stadion powinni zmobilizować ludzi do tego, żeby tutaj zainwestowali, żeby poparli, a naszą rolę właśnie tych honorowych ambasadorów jest to, żeby jeździć, chodzić, rozmawiać, pokazywać się i jeszcze bardziej, ile się da, do tego klubu sprowadzić, żeby te nasze inicjatywy tutaj poparli. Nie wiem, kiedy ta plakietka maleńka zostanie tutaj ulokowana, oby stało się to jak najszybciej.